Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie, bardzo nam miło. Czy nie przeszkadzamy? No troszeczkę. A z kim pani jest dzisiaj w domu? Z mężem i synem. A gdzie oni są? Leżą już w łóżeczkach. Leżą w łóżeczkach. Czy możemy ich pozdrowić? Proszę bardzo. Jestem twoim synem, witam cię. Masz fajnego psa. Możemy odwiedzić twojego tatę? No idźcie. Będziesz szczęśliwy? Nie, może, nie wiem czy się zgodzi, bo śpi chyba. Zapukamy najpierw. Halo? Dobry wieczór. Czy możemy? O, jest szczęśliwy, jest szczęśliwy. Jak ma na imię mąż? Zdzisław. Panie Zdzisławie, witam pana serdecznie. Hello! Czy ma pan, przepraszam, bieliznę, czy czuje pan zawstydzony? W majteczkach. A, w majteczkach, to dobrze. Za tak piękną bieliznę zdaje pan stówę. Proszę bardzo, spływa dla pana. Ale, cudownie. Przytulmy się. Ja to nie mam tak seksownej bielizny, ale powiem panu, panie Zdzisławie, że pański otwarty stosunek do niezapowiedzianych gości jest naprawdę krzepiący. Chciałbym pójść do toalety, czy mogę? No proszę bardzo. Bardzo proszę. Panie Zdziśku, pan jest fachowcem budowlanym? To zapraszam pana do toalety, bo muszę zadać panu jedno proste pytanie, panie Zdziśku. Pytaj, oczywiście. Gdzie jest toaleta? Czy pańskim zdaniem łatwo będzie odkręcić ten kibel? Tak. Bardzo łatwo? Tak. Mamy w takim razie taką małą propozycję. Widzi pan, co ja tu mam? Ja tu mam, panie Zdziśku, 2000 zł. Proszę bardzo. Panie Zdziśku, niech pan nie odwraca wzroku. 2000. Mały konkurs, my stawiamy na szali 2000 zł, a pan ten wspaniały, cudowny, niesamowity kibel. Jak pan... Całego osiągnąć. Tak, jak pan wygra, dostaje pan ten pieniądze. Jak pan przegra, my zabieramy kibel. Ale ile to trwa? Na ile? Co ile? Ile trwa wyrywanie tego? Nie, 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 odkręcenie. Odkręcenie to nie jest ważne, mamy czas. Chodzi tylko o to, czy pan się zgadza na ten rodzaj zabawy. No, odkręcić mogę. Nie dobra, ale czy gramy? No, gramy. Oto on! Idę, idę. Idzie. Cześć. Jest z nami. Zdzisław, sławny Zdzisław i jego majtki. Cześć. Cześć Bogusiu, witam cię. Słuchajcie, mam do was kasę. Za wasz kibel. Gracie? Ja się lubię bawić. Bardzo super, to ja się przymierzę najpierw, czy będę mógł złapać za ten kibel, prawda? Proszę bardzo, toaletka. Oj, 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 proszę państwa, ale to nie będzie takie proste. Ja myślę, że tutaj, jeżeli my to zabierzemy, będzie dobrze. Zobaczcie, jaka sprawa jest prosta. Ma trzy rzuty, dwa razy musi wpaść jeden, dwa albo trzy. Aha, o to chodzi. Tak. Czyli na trzy rzuty od jednego do trzech. Dobra, ale Adam, zaczynasz. Jeden do trzech, 2000 jest i wasz kibel. Udło! Ale to jest jedno, przecież wiadomo. Jest! Jest! Musza. Czyli co, teraz? Nie, nie, nie. Dwójkę robisz. Ja tak napiszę. Matka! Czekaj, ja wezmę na razie te pieniądze. Pudło, mama, pudło! Wina tego. Do widzenia. Ten kibel jest twój i mój! Oj, bardzo miło. Bardzo miło, że wspomniał. Panie Zdziśku. Jest całkiem sympatycznie. Rodzina, przysympatyczna. Chciałbym skorzystać z talentu, ale już nie mogę. A kto jutro to naprawi, jak ty jesteś cały dzień w pracy? Aha. No zobaczymy. Każdy człowiek jest pasterny. I to jest to. A może się uda.